Przedostatni. Odcinek czwarty. Wczoraj rozstaliśmy się z Karolem w momencie tuż po jego święcenia, gdy 3 miesiące po tym wydarzeniu wyjeżdża do Algierii, żeby tam zacząć swoje życie pustelnicze. I dziś zaczniemy nasze opowiadanie właśnie od tego momentu. Ale wcześniej niespodzianka. Raczej spodziewanka. Czołóweczka. Września 1901 roku Karol przyjeżdża do Algierii. Wita go biskup Guérin, odpowiedzialny za teren Sahary, i zdumiewa się na początku strojem Karola. Karol jest ubrany cały na biało, na środku ma wyhaftowane serce i krzyż. Przy pasie nosi różaniec. Chwilę rozmawiają i ustalają, że miejscem pracy Karola będzie oaza Beni Abs. Karol udaje się tam i żołnierze francuscy w tym momencie wiwatują. Widzą go przejeżdżającego, cieszą się bardzo, wydają różne okrzyki. Karolowi się to bardzo nie podoba, bo on przecież przyjechał tutaj, żeby zajmować przedostatnie miejsce. A tu nagle taki splendor, tak wielkie powitanie żołnierzy francuskich. No ale przyjeżdża, kupuje teren obok oazy i przystępuje do budowy takiego mini klasztoru. Pomagają mu w tym żołnierze. A całość sfinansowała jego kuzynka Maria, ta, z którą przyjaźni się już od najmłodszych lat dzieciństwa. Karol planuje sobie rozkład dnia. Wstaje o 3 rano, modli się do 8, o świcie odprawia mszę świętą, od 8 do 10 ma czas na pracę, od 10 do 12 jest czas na modlitwę, na jakąś lekturę duchową, przygotowanie obiadu i po obiedzie o 12.30 znów zaczyna pracę. Pracuje do 16.30, wtedy zaczyna się czas na modlitwę i o 20 godzinie kładzie się spać. Śpi tylko do 23, bo już o tej godzinie wstaje po to, żeby na 2 godziny zacząć się modlić i trwać na modlitwie. O 1 w nocy znów kładzie się spać, śpi do 3 nad ranem, wstaje, zaczyna kolejny dzień. Gdyby to wszystko podliczyć, wyjdzie 5 godzin snu, 6 godzin pracy i ponad 12 godzin modlitwy. Oczywiście musiały tam być jeszcze jakieś różne międzyczasy, ktoś przyszedł, ktoś coś chciał, trzeba się było czymś zająć, jasne. Ale mimo wszystko ten plan zdumiewa. A w tamtym czasie tych, którzy byli blisko Karola, przerażał. Przerażał nawet jego ojca duchownego, księdza Henryka, który upominał go, mówił, żeby sobie troszkę odpuścił, bo się wykończy, że to jest niemożliwe, żeby żyć w tak surowy sposób. W miejscu, w którym żyje Karol, chce zrobić takie miejsce, które będzie otwarte na każdego. Bardzo szanują go francuscy żołnierze, bo widzą w nim człowieka wielkiej wiary. Bardzo szanują go też tubylcy, bo widzą, że to jest całkiem inny człowiek niż kolonizatorzy. Otwarty dla nich, pomocny, zawsze gotowy, śpieszący z pomocą właśnie. Swój klasztorek nazywa nawet bractwem. Żyje tam wśród tubylców, dobrze się ma, można powiedzieć, i pewnego dnia przyjeżdża generał Laperrin. On ma taki plan, żeby pójść na południe, do Tuaregów i skolonizować tamte tereny. Potrzebuje kogoś takiego jak Karol, bo przecież Karol był już na pustyni, zna doskonale te miejsca, ma też duży talent do języków. Byłby bardzo przydatny generałowi. Karol widzi tutaj szansę na zaniesienie Chrystusa do Tuaregów. Zastanawia się, bo chciałby pójść, ale wtedy musiałby zostawić tych, z którymi tutaj mieszka. Myśli, modli się, pyta w końcu ojca duchownego. Ojciec Uvelin mówi, że no, może iść, niech idzie.
Karol wybiera się tam, ale jego plany krzyżuje bitwa. Niedaleko jest bitwa i musi tam pojechać, żeby opiekować się żołnierzami. Opatruje im rany, jest z nimi 2 miesiące. Gdy wrócił z powrotem do Beni Abs, to od razu zaczął planować, jak tu nauczyć się języka Tuaregów i w jaki sposób można byłoby im przetłumaczyć Pismo Święte, żeby mogli mieć Pismo Święte, Słowo Boże we własnym języku. W końcu wyrusza z grupą 50 żołnierzy, jedzie na południe i tam tubylcom pokazuje, jak bardzo ich kocha, jak bardzo jest na nich otwarty. Wraca i krótko po powrocie znowu wyjeżdża na południe i dojeżdża do Tamanrasa. W tym miejscu buduje taką chatkę z kaplicą. To jest jego druga pustelnia, można powiedzieć. Potem znów wraca do Beni Abs i w tym momencie zastaje go informacja. Jest kandydat, który chciałby żyć tak jak on. 23-letni Michał. Michał przyjeżdża, żyją przez jakiś czas razem, ale on widzi, jak wielkie są wymagania, które stawia mu Karol. Traci zapał, Karol też to widzi, odsyła Michała tam, skąd przyszedł, mówiąc, że no, do takiego życia on się nie nadaje. Znów wyjeżdża do Tamanrasa. Tam zaczynają się różne trudności, pokusy, kusi go do lenistwa. Nie bardzo widzi sens tego, co robi. Bardzo dużo takich różnych ciemności duchowych, ale trwa. Trwa w tym wszystkim, no i na domiar złego przychodzi choroba i wycieńczenie. I tu na szczęście przychodzą z pomocą tubylcy. Nawet wódz tego plemienia pomaga i opiekuje się Karolem. Z nim się zaprzyjaźnił podczas jednej z wcześniejszych wizyt Karola w tym miejscu. Gdy już Karol dochodzi do siebie, wraca potem na chwilkę do Francji, po to, by z powrotem przyjechać do Tamanrasa. I tam zastaje go susza. Tak potężna susza, że musi się wynieść tam razem z mieszkańcami i przenieść na płaskowyż, w górę. Tam żyje z nimi, modli się, jest wśród tych ludzi, wśród Tuaregów. Zaczyna bawić się w tłumacza. Chociaż słowo bawić to tu nie do końca pasuje, bo on się wziął za poważną robotę. Zaczął tworzyć słownik francusko-tuareski. Zaczął wybrane fragmenty Pisma Świętego przekładać na język tuareski i różne wiersze tuareskie przekładać na język francuski. Żył w ten sposób, wśród nich pracował, a na świecie wybucha pierwsza wojna światowa. I w tym czasie na Saharze też rozpętały się różne zamieszki. Jedno z plemion, bardzo waleczne, chciało tam zaprowadzić islamską władzę i religię. Ze względów bezpieczeństwa Karol przenosi się z powrotem do Tamanrasa. Niestety okazuje się, że wcale tam nie był bezpieczny. Bo pewnego dnia, 1 grudnia 1916 roku, zostaje zaatakowany. Grupa żołnierzy atakuje go, wiążą, plądrują jego pustelnię, a najmłodszy z żołnierzy, 15-latek, pilnuje go. Niestety gdzieś tam dwie osoby przejeżdżały, jechały prawdopodobnie na pocztę i on tak się przestraszył, że strzelił Karolowi w głowę. Zabił Karola na miejscu. Dokończyli plądrowanie, zostawili ciało, pojechali. Tubylcy, gdy zobaczyli, że Karol nie żyje, pochowali go, a następnego dnia przybył kapitan Laroka z fortu Nieopoda i zorganizował mu jakby powtórny pogrzeb. W miejscu, gdzie pochował ciało, ustawił krzyż. I tak kończy się ziemska historia Karola de Foucault. W ciągu jego życia nie znalazł nikogo, kto żyłby tak jak on, razem z nim. Ale wiele lat po jego śmierci zaczynają powstawać liczne stowarzyszenia, zgromadzenia, które inspirują się Karolem i obierają go sobie za swojego patrona. Ruch Apostolstwa Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej też obrał sobie Karola de Foucault jako patrona. I właśnie jutro zaprosimy gościa specjalnego, księdza Przemysława Jamro,
który opowie, dlaczego właśnie Karol de Foucault jest naszym patronem. Dziś nie chcę opowiadać, czego możemy się nauczyć od Karola, do czego on nas inspiruje, co nam pokazuje, bo jestem przekonany, że do tego każdy jest w stanie dojść samodzielnie. Wystarczy przeanalizować historię życia Karola, wystarczy zobaczyć, kim był, kim się stał, jak ważny był dla niego Pan. Z tym pytaniem, czego możemy nauczyć się od Karola, zostawiam Was już dzisiaj i zapraszam na jutrzejszy odcinek, w którym powiemy sobie już nieco w innej formie o Karolu de Foucault i o tym, dlaczego został naszym patronem. Dziękuję za obejrzenie całej serii. Mam nadzieję, że pokochaliście Karola de Foucault i jego przykład będzie Was zbliżał do Pana Boga. Do zobaczenia. Czwarty i ostatni bonus ode mnie, być może jutro od księdza Przemka, ale dzisiaj taki. Dlaczego elektryk rządzi w mieście? Bo ma kontakty. Ej, Wiktor. A. Czekaj, jak to było? Do zobaczenia.